A niestety nie jestem w 100% sobą, nadal mam poważną infekcję ucha, ale to nieważne, to zostawmy z boku te problemy zdrowotne. Ja dzisiaj przychodzę do Was z nowym odcinkiem, a mianowicie tutaj opowieścią o moich ulubieńcach września, bo wrzesień już właśnie minął, bardzo szybko ten czas leci. Ja dopiero robiłam co jesienne nowości, a teraz Wam chciałam przedstawić produkty, które używałam i które uważam, że wyraźnie one wybijają się wśród innych. Na pewno nie będzie dużo nowości, gdyż ulubieńcy to są takie w zasadzie tutaj kosmetyki, które używamy non-stop i dlatego ja chciałabym tu zrobić o nich wzmiankę. Ja przepraszam tutaj, ciągle Was przepraszam, ale ja wiem, tutaj huczy wiatr, trochę ciężko się skupić, tym bardziej, że moje ucho jest nadal zaafektowane. I tak ciężko nawet siebie usłyszeć. No ale przechodzimy. Pokażę Wam dwa produkty z pielęgnacji. Ja Wam o nich już opowiedziałam w odcinku tutaj sierpniowym. To są dwa sera. Ja zrobię ich porównanie. Jedno to jest booster Hydra Global Serum. Jeżeli ktoś ma bardzo odwodnioną, słuchajcie, buzię, chce spróbować tutaj czegoś, które, co naprawdę bardzo szybko zregeneruje buzię i nada właśnie niesamowity taki woal nawilżenia i zatrzyma w środku to nawilżenie. Polecam gorąco to serum. To serum, a w zasadzie booster, ma za zadanie tu wygładzić strukturę skóry, nawilżyć, a jednocześnie ją tak napompować wodą. Także ono się sprawdzi pod każdy moisturizer, po każdy tu krem taki wiodący. Następnym serum to już dla starszych pań, dla osób, które szukają tutaj pojedzenia, wygładzenia i jednocześnie jędrności i wymodelowania owalu twarzy. To jest bardzo jędrne, ta struktura tego sera jest bardzo jędrna w porównaniu do poprzedniego. Ja już Wam o tym opowiadałam. On naprawdę pojędrnie skórę, zagęszcza jakby tą siateczką. Ona jest niesamowicie wygładzona i na pewno pomoże w długodystansowym tutaj działaniu utrzymać ten kontur twarzy. Także to jest, ja używam je zamiennie. Powiem Wam, że to jest zupełnie inne serum. To jest serum, które ja polecam na noc, ale pięknie pachnie właśnie tymi ekstraktami tutaj sisley'owymi. Natomiast booster jest niesamowity dla każdego. Ja uważam, że ono od razu wygładza struktury skóry. Naprawdę czujecie tą wodę idącą do skóry. I mało tego, ja zauważyłam właśnie, że on, jak mamy problemy tu z porami, to on bardzo ładnie też wygładza te pory. Także to jest dodatkowy taki atut tego sera. Ja gorąco je polecam. Następną rzeczą, słuchajcie, którą w zasadzie kończę, to jest mój lubieniec Miss Dior Blooming Bouquet. Zbliża się, ja wielokrotnie o tym mówiłam, ta woda i skradła moje serce bardzo, bardzo długo. Na mnie jest bardzo trwała, bardzo świeża, bardzo kobieca i ewoluująca w takie fajne, świeże nuty. Ja sobie go, słuchajcie, ładnie rozprowadzę i naprawdę ja myślę, że wrócę do niej niejednokrotnie, natomiast teraz zbliża się troszkę zimniejszy czas, więc ja myślę, że zrobię taki skok na inne perfumy. Ja Wam wkrótce pokażę, które. Teraz jeszcze chciałabym Wam, ja jeszcze nie zaczęłam używać, ale udało mi się, słuchajcie, dostać ten krem Velvet Nourishing Cream z wyciągiem z szafranu, bardzo drogim składnikiem i ja będę sobie testować ten krem. On jest bardziej do skóry bardzo suchej, słuchajcie, takiej problematycznej, ale może na noc spróbuję i Wam zdam relację. Następnym tutaj ulubieńcem mojego miesiąca, jeśli chodzi o kosmetyki kolorowe, to jest Highlighter Powder z Bobbi Brown w kolorze Opal Glow. Słuchajcie, wiecie, że ja bardzo lubię, ja dopiero zaczęłam, ale ono się chyba nie zużyje tak szybko. Ja sobie bardzo ładnie tu rozświetlam struktury skóry i nawet jak jestem zmęczona, to jedwabisty puder w pięknym opakowaniu naprawdę nadaje się dla każdego, niezależnie czy jesteście ciemniejszej karnacji, czy nie, i pięknie tutaj tą buzię Wam może nie wymodeluje, ale właśnie nada taki niesamowity blask świeżości. To jest mój właśnie ulubieniec kosmetyków kolorowych.
Słuchajcie, ja z kosmetyków kolorowych nie przyniosłam tutaj, ale wspomniałam w filmie o Phyto Delight, nowym błyszczyku Sisleya. Ja wiem, że niektóre już kupiły, miały okazję sprawdzić tę teksturę opartą na olejku. Jest wyśmienita, jego cały czas używam, nie mam go dzisiaj. Dzisiaj mam pomadkę Guerlain, którą jeszcze kupiłam w zeszłym roku. Natomiast Wam gorąco polecam i ja podam tutaj nazwę tego błyszczyku. Do ciała, słuchajcie, dostałam coś takiego. To jest seria z londyńskiej firmy Neum. Nazwa od założycieli tej marki. To jest pani, która stwierdziła, że ze środków naturalnych będzie tworzyć takie produkty, które będą pomagały jednocześnie zasnąć, ukoić, pomóc w stresującym trybie życia, albo na przykład dodać energii. I ja, słuchajcie, tu nabyłam Intense Night Repair Face Body and Hair Oil. Ja to uwielbiam, słuchajcie, piękny zapach. Trochę przypomina mi ren, albo nawet, słuchajcie, takie wyciągi. Pięknie, normalnie tak mnie relaksuje, a teraz mam możliwość przetestowania w takich ekstremalnym, stresującym czasie. To jest, słuchajcie, on jest nietłusty, jego nakładam sobie nie na twarz, ale na ciało i trochę na włosy. I rzeczywiście, słuchajcie, on wygładza, pomaga spać, taki ten słodki, dziecięcy sen możemy osiągnąć i też podżywia skórę, a nie jest tłusty, ja nie cierpię tłustych. Spróbuję go na twarz, ale w sumie generalnie nie, ja mam ten Black Rose Oil, to jeszcze na jakiś czas. I właśnie to ja gorąco polecam. Nie wiem, co w Polsce jest podobnego do nią, ale myślę, że on jest najbliżej do Clarence'a, tego toniku do ciała. Więc też jest piękny, ale jest dużo tańszy. A w sumie może, słuchajcie, podobnie, nie wiem, ile kosztuje teraz Clarence Oil, natomiast Neon Oil, ten kosztuje też około 20 funtów, tylko generalnie jego jest więcej, gdyż jest tu, słuchajcie, nie mogę znaleźć, na pewno jest więcej, bo tam jest tylko 100 ml, a tu podejrzewam, że będzie, a to dziwne, że nie widzę, ale około, o, 100 ml, czyli tyle samo, o, czyli cenowo to samo. Cenią się. Tutaj jeśli chodzi jeszcze o rzeczy, które ja generalnie nie mogę żyć bez i pojawia się co róż moich ulubieńców, to jest Supreme Eye Cream. To jest tylko nanot, serum. Zajrzyjcie do mojej encyklopedii o Sisleyu. Ja ten krem Wam wielokrotnie wspominałam. On jest mocny jak serum i jednocześnie krem w jednym. Nie potrzebujecie nakładać nic innego. I ja naprawdę polecam. Ja widzę, że ta okolica mojego oka naprawdę nie nabywa więcej zmarszczek. One są zregenerowane i uważam, że bardzo zadbana ta skóra jest. Mimo jego ceny, to jest 185 funtów w UK, nie wiem ile w Polsce naprawdę. Słuchajcie, to jest krem, a i tak samo to serum, które Wam wspomniałam, Sisleya, które warto zainwestować i mieć. Ja wiem, że się rozpisuję tutaj o Sisleyu, teraz będzie mniej Sisleya, też jak wiecie pracuję już w innej firmie, w Estee Lauder, właśnie przeszłam specjalne szkolenia i na pewno więcej pojawi się tutaj też odcinków z kosmetykami kolorowymi z Estee Lauder, bo ja je też uwielbiam i Wam pokażę. Uwielbiam pomadki, wkrótce zrobię też taki odcinek o pomadkach, jeśli chcecie, jak aplikować według najnowszych trendów te pomadki, bo to jest ciekawe, bardzo trzy różne jakby procesy nakładania pomadki. To jak chcecie, to dajcie znać. I to tyle na dzisiaj. Zrobił się sislejowski znowu odcinek, a ja myślę, że będziecie się nim radować i że no jednak miło będzie Wam się oglądało. I zapraszam do subskrypcji. Naprawdę bardzo mi się cieszyła, jeśli mimo tych moich tutaj wahań i kilka odcinków miało być, nie było, to jednak jak zbudujemy tą naszą community i właśnie będzie Was więcej. Ja myślę, że ci, co są ze mną od bardzo, bardzo dawna, tutaj mnie będą wspierać nadal. Dziękuję i życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Pa, pa.